Cześć, witam Was w kolejnym vlogu z boksu tropikalnego. Dzisiaj będzie taki odcinek trochę specjalny, no bo rozpoczyna się wiosna, taka prawdziwa wiosna. Mamy już kwiecień, ale kwiecień, plecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę lata i gdzieś w prognozie widziałem, że za 2 tygodnie może być przymrozek. Wracając do tematu, to chciałem właśnie w tym boksie tropikalnym zrobić taki przegląd roślin, jak tam wygląda po zimie i jak to teraz wygląda wiosną, co ruszyło, a co nie. Więc tak przejedziemy po wszystkich roślinach, powinno być ciekawie, tym bardziej, że widzę, że ten rok może troszeczkę zapowiadać się ciekawie dla niektórych roślin i już to widać w zapowiedziach. Więc nie ociągajmy się, zaczynajmy, pokażę Wam większość roślin tak po kolei, pokrótce omawiając, jak to teraz wygląda. Zaczniemy od prawej strony, mamy tutaj czarne sapoty wysiane z nasion, no ze 3-4 lata temu. Myślę, że za rok, dwa mogą teoretycznie zakwitnąć, więc ja już ich w żaden sposób nie ruszam, niech sobie rosną, tylko w tym roku dostaną jeszcze większe doniczki. No i w tej chwili one są w fazie, że tak powiem, dobrego startu, także młode liście są, zaczynają śmigać, ale jeszcze tutaj posiedzą, bo tu jest bardzo fajnie ciepło, a na dworze zimno, na dwór absolutnie jeszcze żadnych roślin nie wystawiam o tej porze roku. Dużo tarczników mam, stąd właśnie liście się błyszczą, dużo lepkiej cieczy, ale na szczęście polisek wrócił do sprzedaży, bo go nie było, mam już zakupiony i będę pryskał po prostu, bo innej rady na to nie ma, tego się nie da ręcznie czyścić przy takiej dużej ilości roślin. Te pryskanie trzeba będzie powtarzać, ale jeszcze nie teraz, bo trzeba rośliny wszystkie stąd wyjąć, zrobić przegląd, więc chwila jeszcze to musi tutaj postać. Wracając, czarny sapot ma się dobrze, liczę na kwitnięcie, ale mam też, jak wiecie, z zeszłego roku szczepionego i popatrzcie, są znowu pąki kwiatowe. Tych pąków kwiatowych jest tutaj z 8, może 9 na całej roślinie. Ma dwie też boczne gałązki, ale nie rośnie tak ładnie jak te, bo tutaj widać, że jest taki pokrój drzewa, a ten, pomimo że rośnie do góry, to ma pokrój gałązki, czyli te listki rosną tak trochę dziwacznie, no bo jest szczepiony. Zobaczymy, co tam będzie, czy to się zapyli. W zeszłym roku kwiaty też były i nic z tego nie było, więc za bardzo nie ma czym się jarać. Poczekamy, aż zakwitną i zobaczymy, czy coś się uda. Zaraz obok mamy karambolę. Karambola, no, znana wszystkim, gwieździsty owoc. Duża roślina. Mam jeszcze mniejsze wysiane i jedną, którą udało mi się ukorzenić, bo ukorzenienie to tu graniczy z cudem. Duża roślina, ale mocno wymagająca i bardzo źle znosi zimę. Wydaje się łatwa w uprawie, ale wcale nie jest. Liczę tutaj dopiero, że w szklarni coś się zacznie z nią dziać. No i zobaczymy. Trzeba po prostu obserwować. Zaraz obok mamy Syzygium aquenium. To jest te jabłko wodne, o którym mówiłem niedawno, które mi tak źle zimowało. W końcu ruszyło. Są fajne młode listki tam też, wszędzie, ale niestety straciłem jedną z najgrubszych gałęzi. Po prostu uschła. Musiałem obciąć i został tylko kikutek. Więc no, mam nadzieję, że roślina trochę podbija. Założyłem ukorzenienia powietrzne. Tutaj trochę słońce tak operuje, że słabo niektóre rzeczy widać. Jedno się niestety nie udało. Gałązka uschła. To się raczej uda i to też raczej się uda, bo tutaj jest zielono. Na dodatek na tym ukorzenieniu pojawiają się pąki kwiatowe, więc tu będzie się działo i warto oglądać kanał, żeby tego nie przegapić. Tam na tej gałązce się te pąki nie pojawiły, no ale jeszcze może tak będzie. Co dalej? Tutaj duże drobnice, które nie będę omawiał, ale z takich grubszych rzeczy, no to jedno z mango, zobaczcie. Wygląda nieźle. Mango kwitły. Mam trochę materiału wideo, więc prawdopodobnie go zmontuję i za jakiś czas opublikuję, ale poczekam jeszcze, aż się rozwiąże sprawa z owocami. Czy będą, czy nie będą. Jest duża szansa, że będą, bo bardzo szybko nabierają wielkości. Codziennie widzę, że są trochę większe. Trochę ich usunąłem, bo było ich tutaj ze 20, zostawiłem chyba 5 czy 6, no i tak to jest za dużo, chociaż ta roślina jest w stanie ze 2 owoce uciągnąć. Zobaczymy, jak się będą rozwijały, no i czy nie będzie mi ich szkoda usuwać. Coś jeszcze muszę usunąć, bo jest jeszcze za dużo. Mango to odmiana Maja, bardzo rzadka, dość rzadka odmiana, o zupełnie innych owocach niż te, które spotykacie w sklepach. Skórka powinna być zupełnie żółta, no a smak to się okaże, czy urośnie. Ogólnie ja nie jestem zadowolony, jak mango takie małe kwitnie, bo wolałbym, żeby były przyrosty, bo jak jest kwiat, to nie ma przyrostu i mango nie rośnie, a ja chcę, żeby były większe. Z kwitnących mango to mamy tu jeszcze laurinę, to jest odmiana taka, powiedzmy sobie, dzika, według mojej wiedzy, która nie jest odmianą wyhodowaną przez człowieka. Rośnie gdzieś w lasach tropikalnych, dziko lub półdziko.
No i owoce są zupełnie inne, bo są bardzo ładne dekoracyjne, ale mają podobno zapach i trochę smak terpentyny. Nie wiem, jak smakuje terpentyna, bo nie kosztowałem, ale podejrzewam, że dość chemicznie. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie są tu dwie kulki, nie wiem, czy się utrzymają. Podejrzewam, że raczej nie, bo drzewko ma mało liści, jest słabe. Choć udało mi się tutaj jeszcze zmusić go do wypuszczenia kolejnych listków, przez to, że jeden stożek wzrostu takiego kwitnącego obciąłem razem z koroną liściową. Poszło trochę na straty, ale odbija liście ogólnie słabe, bo coś mi je zaatakowało. Nie wiem, czy grzybek, czy mącznik. Mam taki biały pyłek od spodu, muszę to prysnąć. Mam już kupiony na to taki uniwersalny środek. Pozostałe mango, a jest ich kilka tutaj. Widzicie, jaki ładny pióropusz u góry. Tutaj też się tworzy. Również i tutaj. I tutaj będą puszczać pączki takie liściowe, nowe koronki liści i to mnie cieszy. Chciałbym, żeby mango dorosło i żebym za 2-3 lata albo 4 miał takie mango wielkości człowieka. No to by było fajne i takie to by sobie mogło kwitnąć. Co tam jeszcze widać? Tutaj jabłko wodne, Syzygium malentais. Bardzo ładnie odbiło po zimie, choć no, trochę tak stało długo i się nic nie działo, ale odbiło, w końcu liczyłem, że będą kwiaty. Nie ma, trudno, jest podobno szczepione. Zaraz z tyłu mamy sapodille, te pyszne owoce, które kiedyś na kanale kosztowałem, więc możecie sobie poszperać za nimi, których za bardzo kupić się nie da, a jak się dało je kupić, bo były na jednym z popularnych serwisów sprzedażowych, to niestety były niedojrzałe i niedojrzałe te owoce są po prostu wstrętne i niedobre. Czekam na własne i jest taka szansa, bo widzę małe pączki kwiatowe. Jest to roślina szczepiona, więc szanse są spore, że jakiś owocek będzie, a już w szczególności w kolejnych latach. Tutaj z tyłu mam troszeczkę różnych drobnych roślin, między innymi tutaj ładne mango jest, tam też są to mango i jeszcze tu za plecami chyba mam z dwie, które dostałem od jednego z Was widzów teoretycznie, ale już tam dużo informacji między sobą wymieniamy, więc tak trochę się już kolegujemy. I podziękowania dla Bartka, który mi je kiedyś wysłał. Rosną fajnie, będę je trzymał, nie będę ich szczepił, niech rosną tak jak rosną, bo mango, takie z Peski, teoretycznie też za parę lat może zaowocować. A są to ciekawe odmiany, których raczej się też nie da tak normalnie w sklepach kupić, trzeba je po prostu sprowadzać. Więc trochę większe doniczki w tym roku i jadą dalej. Zaraz obok mamy tutaj Abiu, roślina o przedziwnych owocach, możecie sobie poszukać w sieci. Jedna mi tylko została z pięciu, które miałem wysiane, bardzo trudna w utrzymaniu, ale ta wyjątkowo od samego początku miała chęć wzrostu, a pozostałe nie. I z tymi roślinami tak jest, że tak jedna na 10 się udaje, a reszta to genetyka na to nie pozwala, żeby rosły u nas. Zaraz z tyłu jest dziki longan, longan żółty, ładnie sobie radzi, szczególnie w zeszłym roku podbił do góry i w tym roku już też. Ale jest to dziki longan, który dostałem kiedyś od jednego z widzów, kupił szczepionego, padła część szczepiona i dlatego została dzika. Mam też longany te czerwone, szczepione, no i one dopiero zaczynają ruszać. Tutaj widzicie, pokazuję palcem. Także są gdzieś tu poukrywane w tym gąszczu, a jest tu naprawdę bardzo, bardzo ciasno. Biały sapot dość dobrze przezimował, no i liczę, że teraz już od tego roku będzie jakoś fajnie rósł, nie będzie sprawiał problemów. Jest na to całkiem spora szansa, bo poprzednie lata to była tragedia, no a teraz jakoś się wziął w kupę. Może trochę większa doniczka w tym roku i może będzie dobrze. Co tu mamy jeszcze dalej? Zielony sapot, który nie ma nic wspólnego z białym sapotem, zupełnie inna roślina, ale sapot to oznacza miękki, miękki owoc, więc oni to tak sobie nazywają. To jest green sapote i ta roślina będzie omówiona osobno i z tą rośliną też dużo ciekawego mam do powiedzenia. Tutaj trochę może pod słońce, ale widać, są grawiole, jest kilka egzemplarzy, które były wysiane jako pierwsze. Są to grawiole z nasion, z owoców, które jadłem. Są to jedne z najlepszych owoców, jakie jadłem, tym bardziej, że te owoce są duże, a najlepsze jest to, że jestem prawie przekonany, że będę miał własne grawiole w przyszłości, bo te rośliny z rodzaju Annona no, rosną dość szybko, jeżeli mają warunki i owocują po 2-3 latach już nawet, a tak do 5 to powinny teoretycznie kwitnąć na pewno. I to dotyczy większości rodzaju Annona. Tutaj z tyłu jest sporo, ale słabo to widać, Annona Rolinia, to też jest z rodzaju Annona
I tych rolinii też mam dużo, też na nie liczę. Nie miałem okazji kosztować owocu, ale podobno poezja. Więc liczę, że za 2-3 lata się uda. Zostawię sobie kilka sadzonek, może ze 3-4. Mam ich dużo, resztę muszę gdzieś pogonić, no bo miejsca nie ma. A te rolinie naprawdę są z dobrej jakości owocu. Miałem zdjęcie, pestki, pewniaki. A pestki ciężko kupić, takie pewniaki, bo to co sprzedają, to często nie z tych roślin, które mają być. I najczęściej nie kiełkują. Sami zresztą wiecie, jak jest, bo często do mnie w tych sprawach piszecie, skąd wziąć dobre, żywe pestki. Dobra, zaraz będziemy kończyć, ale tu jeszcze mam wam do pokazania mango. To jest mango, które sam szczepiłem. Jest to mango Namdok Maimun, które zresztą tu występuje w oryginale i też będzie pchało listki tam w tym gąszczu. A tutaj mamy wyszczepione na palmerze. Sam szczepiłem jakiś czas temu i się udało. Ładnie rośnie, ładny pęczek liści znowu się pojawia i to mnie właśnie cieszy. Tak samo na palmerze zaszczepiłem osten, który jest tutaj. Jeszcze trochę czasu ma, zanim się zrośnie, ale myślę, że będzie dobrze, bo już to nieźle wygląda. Wiosna jest okresem, kiedy właśnie takie szczepienia się robi. Później to się w mango nie udaje. W cytrusach może tak, ale w mango nie za bardzo. Tutaj jest taki patyk. O, właśnie ten patyk. To jest Mamena americana, trochę przez zimę oberwała, no pewnie chłodem, no bo czym i brakiem słońca. Pojawił się piękny pąk liściowy, ale niestety cała doniczka mi spadła, nie wiem co się to tu stało i się to złamało. Na szczęście gdzieś tam widzę jakieś ślady, że coś zaczyna pączkować, więc ma z czego. No a powyżej szczepienia jeszcze jest duży kawałek. Ta roślina zostanie omówiona osobno, bo jest ultra ciekawa i widzę, że potrzebny jej jest kijek, zdecydowanie. Więc to będzie osobno omówione. No i tutaj, jeżeli chodzi o rośliny, no to mielibyśmy chyba na tyle. Tak jak powiedziałem, o drobnicy nie będę wspominał. Ale korzystając z okazji, że to taki odcinek jest podsumowujący zimę i początek wiosny, chciałem wam wszystkim widzom bardzo podziękować za oglądanie mojego kanału. Robicie dobrą robotę, bo oglądając kanał, to go tak jakby wspieracie. Jeszcze lepsza robota by była, gdyby pod filmem zawsze coś tam się znalazło, jakaś łapka bądź komentarz, chociaż z podziękowaniami za odcinek, cokolwiek. No bo to powiększa zasięg kanału, a oto teraz jest trudno, szczególnie prowadząc taki bardzo niszowy temat, jak rośliny egzotyczne. Gdyby to były jakieś pomidory i porzeczki i różne rzeczy, to takie kanały działkowe to się tam całkiem nieźle rozwijają, a tutaj niestety jest słabo, mało nowych subskrybentów, a fajnie byłoby dla kogo mieć te odcinki kręcić. Także wielkie dzięki już z góry za to, że nie będziecie teraz zapominać dawać łapek i komentarzy. Jeszcze by było fajnie, gdyby te takie upierdliwe reklamy, które się pojawiają, były przez was oglądane, a przynajmniej przez 30 parę sekund, bo podobno tyle wystarczy, żeby się to załapało. To by było fajnie, bo zbierają się jakieś grosze, które są wsparciem na budowę szklarni. To jest wsparcie od was. Nie musicie żadnej kasiury mi bezpośrednio przekazywać. Robicie to po prostu przez samo oglądanie filmów i ewentualnych reklam. Także fajnie by było, gdyby te reklamy były czasami obejrzane. Także już z góry za to wszystko dziękuję. No i osobno bardzo chciałbym też podziękować patronom, czyli osobom, które wsparły budowę szklarni. Każdy, kto miał ochotę, zrobił to przez Patronite'a. Gdyby ktoś miał ochotę, to pod tym odcinkiem dołożę wyjątkowo numer konta i tam w tytule przelewu, gdyby ktoś chciał taki przelew zrobić, wpiszcie, że wsparcie budowy szklarni albo po prostu darowizna na budowę szklarni, coś takiego wpiszcie, bo ja to muszę opodatkować. Tak samo kaska, która będzie z YouTube, też jest do opodatkowania zawsze. No niestety coś z tego zawsze odpadnie, ale trudno się mówi. Więc gdyby ktoś chciał wesprzeć budowę szklarni, to proszę, tam możecie na dole to zrobić. Patronom chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Każdy wasz grosz jest przeznaczony na budowę szklarni. Jest już nieźle, na tą chwilę jest ok, powinno wystarczyć mi bez problemu na zamknięcie, na oszklenie, na te wszystkie materiały i tak dalej. No pewnie jeszcze trochę braknie na jakieś wykończenie typu oświetlenie, którego tam musi być od zarąbania i różne akcesoria inne, ale to jest osobna sprawa, na to jeszcze jest chwila czasu. A dlaczego ja tą szklarnię tak dziwnie buduję, bo pewnie niektórzy z was się drapią po głowie i mówią, po cholery tyle betonu idzie do stwa? No bo ta szklarnia ma się odróżniać od takich zwykłych szklarenek, które mają niektórzy. To nie jest szklarnia do gonienia roślin w doniczkach, tylko raczej szklarnia do prezentacji roślin. Chciałbym, żeby po wejściu tam te rośliny były pięknie wyprezentowane. Wiecie, tak jedna nad drugą, trochę tak jak tu są poukładane.
tylko na wielką skalę, żeby wszystkie można było ogarnąć okiem, żeby można było te rośliny w przyszłości pooglądać, odwiedzić, coś jak w palmiarniach, coś jak w ogrodach botanicznych, czy w jakichś ogrodach egzotycznych. Więc na tym się skupiam, żeby to tak wyglądało, bo chciałbym, żeby w przyszłości każdy mógł mnie odwiedzić, każdy widz. Jeszcze oczywiście nie, to jest kwestia czasu, muszę to wszystko skończyć, wykończyć w środku. Gdyby któryś z patronów chciał mnie odwiedzić wcześniej, to jest to możliwe, tylko musicie się u mnie na mailu zapowiedzieć i znajdę dla Was jakiś czas. Wpadniecie, zobaczycie, na jakim chaosie jeszcze do tej pory żyję i jeszcze ile pracy zostało do końca. Także patroni mogą się odzywać, nie ma problemu, możemy się spotkać któregoś weekendu. Ale tak na ok, to dopiero jak zamknę szklarnię, obrobię troszeczkę wokół, bo bałaganik z powodu budowy szklarni też się robi. Tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz wielka dziękuję dla patronów, dla widzów, dla Was widzów. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Nie zapomnijcie o subskrypcji, nie zapomnijcie oglądać. Wielkie dzięki za wszystko. No i co? Tyle i na razie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.